postępowania toczą się m.in. wobec przedstawicieli branży gastronomicznej, którzy otworzyli swoje lokale mimo rządowych zakazów. Wszczynane są po kontrolach, jakich przedstawiciele sanepidu dokonują często w asyście policji. Trwają najczęściej kilka tygodni, po czym zapadają postanowienia o wymiarze kary, a ta może wynieść do 30 tysięcy złotych. O tym przekonał się już kilka razy Aleksander Figurski, właściciel Duo Cafe, który otworzył swój lokal w połowie stycznia. Na początku marca sanepid nałożył na niego karę 10 tysięcy złotych za to, że w jego lokalu serwowane były gościom dania i napoje do stolików. Jeszcze w marcu wszczęto wobec niego kolejne postępowanie. Sanepid i policja kontrolują ten lokal regularnie, czego efektem są kary od sanepidu w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 2 500-złotowe mandaty wystawione przez policję. Jak zakończą się prowadzone obecnie przez sanepid postępowania, okaże się w najbliższych tygodniach.